Dzień dobry. Chciałem na początku bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie. To wspaniała możliwość. Tak się składa, że z różnych względów prywatnych i służbowych rzadko w ogóle, czy prawie nigdy nie bywam w zachodniej Polsce, może poza Gdańskiem. I każdy taki wyjazd jest dla mnie takim przyjemnym zaskoczeniem i szokiem kulturowym. Czuję się, jakbym przyjeżdżał do Europy w porównaniu z kongresówką i tak zwaną ścianą wschodnią. Muszę też powiedzieć, że zazdroszczę Uniwersytetowi Adama Mickiewicza budynku i auli i całego tego obszaru, który to jest naokoło, który po prostu jest... Dech zapiera. Dech zapiera. Ja nie będę mówił o głębokich korzeniach i o uwarunkowaniach, że tak powiem, długofalowych samego konfliktu. Ja chciałbym się skoncentrować na tych wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach chwili bieżącej. Tak? To znaczy chciałbym opisać parę elementów politycznych i gospodarczych, które zmieniły się w ostatnich paru latach i które moim zdaniem będą miały rozstrzygający wpływ na stan tego, co nazywamy konfliktem naddniestrzańskim. I znowu tutaj można by mówić długo o jego korzeniach i o naturze tego konfliktu. Być może będzie później trochę więcej czasu. O tym nie będę mówił. Ale może do puenty. Bo puenta niestety jest dosyć pesymistyczna. A sprowadza się do tego, że w obecnym układzie sił politycznych i wektorów dynamiki tych sił, moim zdaniem idziemy drobnymi kroczkami, ale jednakże zdecydowanie w kierunku rozwiązania na warunkach planu Kozaka plus. Jaki to plus, to o tym za chwilę. Będę mówił najpierw o sytuacji wewnętrznej politycznej w Mołdawii w kontekście kwestii naddniestrzańskiej, jak ta sytuacja będzie wpływać na stanowisko samej Mołdawii, czy elity mołdawskiej, czy sprawujących władzy w Mołdawii, na rozwiązanie, na ich podejście do kwestii naddniestrzańskiej. Potem zajmę się trochę zmianami w Naddniestrzu, bo one są też tutaj niezwykle ważne i często są interpretowane moim zdaniem zupełnie fałszywie, to znaczy są interpretowane na podstawie pewnych takich ogólnych wyobrażeń o tym, na czym powinna polegać zmiana, natomiast nie są oparte o jakąś znajomość tej nowej generacji przywódców, czy tej nowej elity rządzącej, która przejęła władzę w Naddniestrzu w wyniku wyborów prezydenckich w grudniu zeszłego roku. Następnie zatrzymam się, powiem parę słów o głównych aktorach zewnętrznych, przy czym gro czasu poświęcę oczywiście aktorowi, który jest tutaj najbardziej widoczny, najbardziej zainteresowany, czyli Rosji, Unii Europejskiej, Niemcom i Rumunii, w takiej kolejności. Stanom Zjednoczonym parę zdań. Okej. Taką fundamentalną zmianą, która miała miejsce polityczną w samej Mołdawii, to było przejęcie władzy przez obóz proeuropejski. Przez obóz proeuropejski, który przyszedł do władzy pod hasłami proeuropejskimi, który wykorzystywał taką falę nastrojów proeuropejskich, która w okresie rządów Woronina wyraźnie wzrastała. Ten obóz poradził sobie z pewnymi problemami, które wynikały z tego, że społeczeństwo mołdawskie jest w zasadzie podzielone niemal 50 na 50, jeśli chodzi o, ja bym to nazwał, opcje cywilizacyjne i sympatie geopolityczne, to znaczy, które można określić jako proeuropejskie i prorosyjskie, z grubsza rzecz biorąc. Po przejęciu władzy istniały trzy osie konfliktów, trzy problemy polityczne dla rządzącej koalicji. Pierwsze
to była kwestia utrzymania władzy ze względu na utrzymania władzy, nie oddanie jej z powrotem partii komunistycznej. I tutaj kwestia wyboru prezydenta była kluczowa, czy uda się to zrobić. I po 2,5 roku udało się ten problem rozwiązać. Drugi problem, który cały czas istniał i który moim zdaniem będzie się zaostrzał teraz, to jest kwestia podziału władzy w samej koalicji, która jest niejednolita ideologicznie do pewnego stopnia, ale to jest mniej ważne, to instytucjonalnie to są 3 partie, 3 grupy interesów, 3 osobistości, znaczy 4 osobistości w tej chwili. I tutaj utrzymanie tej trójki, czy tej czwórki w jednej uprzęży politycznej i spowodowanie, że ten wóz mołdawskiej polityki będzie szedł w jakimś jednym określonym kierunku, jest, moim zdaniem, będzie coraz trudniejsze. I do tego dochodzi trzecia oś, i to jest oś relacji pomiędzy władzą a społeczeństwem. I tutaj zarysowują się bardzo niebezpieczne tendencje. Niebezpieczne, czy niepokojące, ja bym tak powiedział. Niepokojące z punktu widzenia sympatyków opcji proeuropejskiej. Mianowicie, i to jest pewien paradoks, że w czasie rządów opcji proeuropejskiej, która odnotowuje wielkie sukcesy w dziele integracji europejskiej, jeśli oceniać rzeczywistość po oficjalnych komunikatach, gazetach itd., itd., znacznej części opinii eksperckiej. Natomiast w tym samym czasie odnotowujemy wyraźną zmianę trendu. Mianowicie ilość sympatyków w społeczeństwie mołdawskim integracji europejskiej spada. I w zeszłym roku nastąpiło, te wszystkie badania są nie do końca wiarygodne, są różne wątpliwości, ale wydaje się, że trend jest uchwycony prawidłowo. Mianowicie przecięły się dwie krzywe. Mianowicie krzywa tych, którzy, procent tych, którzy są zwolennikami Unii Celnej z Rosją, wejścia do Unii Celnej z Rosją, przekroczył ilość tych, czy procent tych Mołdawian, czy obywateli mołdawskich, którzy są zwolennikami Unii Europejskiej. To oczywiście będzie wpływało także na podejście zwłaszcza kluczowego gracza polityki mołdawskiej, premiera Fiłata, który moim zdaniem pokazał przez ostatnie 2 lata, że będzie chciał dążyć do wzmocnienia swojej władzy osobistej. I dla niego jest jasne, i są tutaj 2 rzeczy, które są dla niego, wydaje mi się, jasne w tej chwili. Żeby wzmocnić swoją władzę, żeby pozbyć się konkurencji, żeby stać się jedynym faktycznie bezkonkurencyjnym liderem, trzeba zrobić 2 rzeczy. Po pierwsze, trzeba rozszerzyć swój elektorat na tą część dawnego elektoratu Woronina i tą część elektoratu, która jest powiedzmy prorosyjska, tak to ujmujmy, czy tradycyjnie myśląca, czy nastrojona nostalgicznie postsowiecko. A to jest 1 rzecz. A 2 rzecz, która jest ściśle z tym związana, to oczywiście trzeba zapewnić sobie aprobatę, czy przynajmniej życzliwą neutralność czynników politycznych na Kremlu. I to będzie powodowało, że premier Fiłat będzie próbował, oczywiście dla Fiłata, który jest bardzo pragmatycznie myślącym człowiekiem, kwestia naddniestrzańska będzie traktowana czysto instrumentalnie w tym sensie. No to będzie element wzmacniania swojej własnej pozycji i element uzyskiwania poparcia ze strony rosyjskiej. Tak to wygląda politycznie. W sferze gospodarczej. Tu mamy pewną zasadniczą zmianę, można powiedzieć. Dlatego zasadnicza zmiana polega na tym, że jeżeli wrócimy do korzeni separatyzmu naddniestrzańskiego, to jego jednym z ważnych korzeni, jednym z ważnych elementów tego separatyzmu było przekonanie o tym, że Naddniestrze jest bogatsze, że jest uprzemysłowione i zawsze dotowało tą biedną chłopską Mołdawię i nie ma sensu się dzielić z nimi swoim dobrobytem. I ta część była postrzegana tak przez samych Mołdawian na prawym brzegu, jak i przez Naddniestrzan, jako lepiej, wyżej rozwinięta i jako ta część Mołdawii, dawnej
Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki, w której poziom życia jest wyższy. To się zmieniło w ostatnich 3 latach dosyć znacząco. Przy czym obserwujemy ciekawą rzecz, mianowicie inercja myślenia jest bardzo wyraźna. Znaczy nadal Mołdawianie na prawym brzegu myślą, że żyją gorzej niż ci na lewym i odwrotnie. Znaczy ci na lewym myślą, że żyją lepiej niż... Ale to się zaczyna zmienić i się zmieni. Jeżeli ta rzeczywistość gospodarcza, którą mamy dzisiaj, do czynienia dzisiaj, się utrzyma. Dlatego, że Mołdawia pod rządami Fiłata, w dużym stopniu także dzięki znaczącej pomocy gospodarczej Unii Europejskiej, odbiła się od przysłowiowego dna, wykazuje znaczny wzrost gospodarczy, rząd redukuje, w dzisiejszej Europie to jest sukces, redukuje deficyt budżetowy, rezerwy twardej waluty banku centralnego biją wszelkie rekordy, wynoszą 2 miliardy dolarów w tej chwili, co przy PKB rzędu 3-4 miliardy jest poważną sumą. Jednym słowem, Mołdawia zaczyna być bogatsza i ekonomicznie lepiej sobie radzącą częścią dawnej mołdawskiej SSR od Naddniestrza. Jest to pewien potencjał, który mógłby być wykorzystany. Moim zdaniem on nie jest wystarczająco wykorzystany i to jest inna kwestia. Dalej, sytuacja wewnętrzna w Naddniestrzu. W Naddniestrzu mieliśmy do czynienia z niemal rewolucyjną zmianą. Została odsunięta od władzy ekipa, która rządziła tym regionem przez lat 20, od czasów jeszcze sowieckich. Ekipa ukształtowana całkowicie w warunkach sowieckich, ludzie z nomenklatury sowieckiej. Przyszła ekipa nowa, ludzi młodych i stosunkowo młodych, wykształconych właśnie w Naddniestrzu. Paradoksalnie, tu znowu bez rozwodzenia się, moim zdaniem ta ekipa jest mentalnie, ze względu na specyfikę Naddniestrza i tej takiej sytuacji oblężonej twierdzy i pewnej konserwacji mentalności sowieckiej, która tam miała miejsce, ona jest dużo bardziej sowiecka niż ich rówieśnicy na przykład z samej Rosji. Jej tożsamość polityczną, można najlepiej ją określić, może to drastyczne jest porównanie, ale to oni są jak unioniści z Ulsteru, to było odniesienie do brytyjskich kwestii pomocy. Tak? Oni są przekonani, że ich tożsamość polityczna, językowa, kulturowa jest jednoznacznie rosyjska, niezależnie od korzeni etnicznych. Oni uważają się za część Rosji. Nawet jeśli ta Rosja ma inne pomysły, to oni tutaj będą bronić tych interesów Rosji tak, jak oni rozumieją i swoich przy okazji, nawet wbrew Moskwie. No i oczywiście są absolutnie przeciwni powrotowi w ramy polityczne i prawne Republiki Mołdawia. Natomiast są dużo bardziej elastyczni niż stara ekipa, jeśli chodzi o taktykę. Ważne jest także to, że ta ekipa, jej, jakby to powiedzieć, ona jest nie do końca jeszcze opanowała sytuację politycznie w Mołdawii. Ma do czynienia z dwoma silnymi grupami interesu, politycznymi grupami, które zaczynają, z których jedna od samego początku jest z Szewczukiem i z jego otoczeniem w konflikcie, a druga zaczyna się powoli aktywizować. Jedna grupa to są oczywiście zwolennicy, urzędnicy dawnego prezydenta Smirnowa i sam Smirnow, który nie tak dawno miał pierwsze wystąpienie w parlamencie, jakby wraca powoli na scenę polityczną, mimo że był jakby zupełnie, wydawało się, skompromitowany. Druga grupa to jest grupa związana z największą strukturą biznesową Naddniestrza, grupą Szerif, która to grupa kontroluje parlament naddniestrzański, partia Obnowienie, która jest ekspozyturą polityczną, no bo tu upraszczam trochę, Szeryfa, ma tam większość i jest znowu naturalny, jakby typowy dla postsowieckiej przestrzeni konflikt pomiędzy władzą wykonawczą i pomiędzy prezydentem a Radą Najwyższą, parlamentem. Szewczuk zaczął od tego, że zaczyna domagać się poszerzenia swoich pełnomocni, bo jest kryzys i w związku z tym potrzeba mu więcej władzy. Jest w tej chwili konflikt znowu konstytucyjny i zamysł Szewczuka jest stosunkowo jasny.
dąży do tego, żeby mieć możliwość prawną rozwiązania wczesnego parlamentu i przeprowadzenia wyborów na podstawie zmodyfikowanej wyborczej ordynacji większościowej, gdzie głosuje się na spiski, na listy partyjne i sformował swoją partię prezydencką. Chodzi o to, żeby przejąć jakby całość. To wszystko powoduje, że sytuacja tam jest dosyć stabilna, jego pozycja stosunkowo nie jest do końca umocniona. Powoduje to, że jego autonomia wobec Moskwy będzie jeszcze mniejsza niż Smirnowa. W tej sytuacji także oznacza to, że Szewczuk nie będzie mógł sobie pozwolić na żadne ustępstwa w sprawach pryncypialnych wobec Mołdawii. Widać, że podtrzymuje twardo stanowisko kwestii referendum i widać wyraźnie kontynuację na przykład antyrumuńskiej retoryki, co jest takim bardzo wyraźnym papierkiem lakmusowym. Jego strategia, tutaj ta strategia wyraźnie uzgodniona z strategią dyplomatyczną Federacji Rosyjskiej, polega na tym, żeby dążyć do tego czegoś, co ja nazywam tajwanizacją Naddniestrza, to znaczy usunięcia wszelkich przeszkód na drodze rozwijania relacji ekonomicznych, prowadzenia relacji biznesowych przez Naddniestrze na arenie międzynarodowej, które wynikają z braku uznania Naddniestrza na arenie międzynarodowej. I to jest strategia, którą oni dosyć udanie próbują, wydaje mi się, realizować. Ostatnie wydarzenia dotyczące różnych ustaleń pomiędzy Kiszyniowem, Moskwą i zdaje się Kiszyniowem i Tyraspolem wskazują, że strona mołdawska ten scenariusz kupiła, wchodząc na ścieżkę podobną do tej, na którą weszli prezydenci mołdawscy w połowie lat 90., zwłaszcza Łuczyński, którzy myśleli, że będzie można przez ustępstwa, że tak powiem, proceduralne i ustępstwa w sferze gospodarczo-ekonomicznej uzyskać ustępstwa w kwestii fundamentalnej, to znaczy w kwestii reintegracji, realnej reintegracji Naddniestrza w ramy Republiki Mołdawii. Okej, ponieważ nie mam więcej czasu, zająłem się tutaj wewnętrznymi uwarunkowaniami, o zewnętrznych być może będziemy mieli czas porozmawiać później w dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo w takim razie.